Przed chwilą słowo Jezusa poprowadziło nas w misterium niezwykle ważnej chwili. To jest ostatnia część mowy pożegnalnej naszego Pana. Jezus koncentruje się na dwóch bardzo ważnych kwestiach. Po pierwsze, kontynuuje naukę o Duchu Świętym, który objawi uczniom boską tajemnicę i jej spełnienie. I drugie, Jezus przychodzi i przynosi te zmiany, te wydarzenia, które staną się w tej godzinie i przygotowuje uczniów do tego, że przeżyją chwile trudne. Ale równocześnie zostawia nam coś bardzo istotnego. Wy mnie zostawicie, ale ja nigdy nie będę sam. Jezus mówi o dwóch czasach. O tym przed zmartwychwstaniem, przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem i po nich. Dwa różne sposoby objawienia się. Ten pierwszy uczył, mówił im przy powieściach i uczniowie ciągle się jeszcze w tym spotkaniu plączą, gubią. Teraz mówisz, a przedtem mówiłeś przy powieściach. Jezus przygotowuje ich na zupełnie nowe. Mówiąc, że ja jestem nieustannie z Ojcem, zmartwychwstały Jezus trwa w chwale niebios, a równocześnie uczniowie w Nim, my wszyscy uczniowie, mamy przystęp do Ojca. Ale uczniowie muszą się na te dary przygotować. Pierwszy krok to przyjąć Jezusa w wierze. Pamiętajmy, że Jezus mówi ciągle, trwa, bo trwa w wierze Ojca. Objawia Ojca, a uczniowie przyjmując Go w miłości, są równocześnie umiłowanymi Jego Ojca. Jeżeli uczniowie są zjednoczeni z Synem, trwają w jedności z Ojcem i z Duchem Świętym i trwają w tym czasie zjednoczenia niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co się dookoła dzieje. Jezus kończy tę trudną mowę pożegnalną, kończy słowami pocieszenia. Mówi, że wszystko to, co objawił swoim uczniom, co go poznali, zrozumieli, Jezus im pogrążonym, pogubionym, tak jak i mówi, pouciekającym, przyjdzie Duch Święty, pozbiera ich, zgromadzi, ożywi i uczyni z nich Kościół. Zwycięstwo rodzi się w taki sposób. I Słowo Boże dzisiaj postępuje z nami, można by tak powiedzieć, w niezwykle genialny sposób. Ponieważ pierwsze czytanie pokazuje nam teraz, co się stało w Kościele. Co się stało z uczniami, którzy otworzyli się na powiew Ducha? Pokazuje nam najgorliwszego z gorliwych. Kogoś, kto nie rozumiał Jezusa. Więcej, prześladował uczniów. I kiedy spotkał Pana, ubogacony mocą Jego miłości, rozpoczyna się historia niewyobrażalnej gorliwości człowieka. Przez całe dzieje apostolskie, autor i dziejów apostolskich i Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Łukasz ukazuje nam
apostołów, którzy idą w całkiem nowy świat. Pojawiają się w tej treści Żydzi, poganie i głoszący Ewangelię będą musieli się uczyć ciągle nowej rzeczywistości. To przesłanie na dzisiaj jest tak samo aktualne jak wtedy. Uczyć się świata, który jest światem pozbieranym z różnych stron. Musieli oni konfrontować się z faktem, że to orędzie chrześcijańskie trafia w taki świat. Pokazany jest dzisiaj Paweł apostoł w największym, w drugim mieście cesarstwa, w Efezie. Paweł apostoł tam w czasie trzeciej pielgrzymki zatrzymuje się bardzo długo. Przybywa i poznaje grupę uczniów. Ta dzisiejsza scena, to dzisiejsze pierwsze czytanie jest pełne znaku. Spotyka uczniów, którzy nie znają Ducha. W ogóle o nim nie słyszeli. Spotyka uczniów, których jest 12. Jak tamtych pierwszych 12 apostołów. Udziela im chrztu, ale już Jezusowego chrztu, który jest chrztem w Duchu Świętym. I tych 12, rozpoczynający historię miłości Boga w tym ogromnym mieście, w konglomeracie, w zbieraninie ludzi, idzie z ogromnym dynamizmem. Pojawiają się wszystkie dary, które opisane są w Dziejach Apostolskich przy zesłaniu Ducha Świętego na apostołów. Kościół jest żywy. Kiedy uległy Duchowi Świętemu, jest pełen charyzmatów. I te wszystkie charyzmaty zaczynają wydawać owoce. Kościół jest żywy, kiedy nieustannie poddany powiewom Ducha Świętego idzie odważnie w świat, którego do tej pory nie znał. I tak jest na każdym etapie dziejów. Uczniowie muszą być tymi, którzy spotkali zmartwychwstałego Pana. Spotkali i dzielą się Nim. Nie można dzielić się nadzieją, nie znając tego, który nadzieję daje, zmartwychwstałego. Nie można mieć nadziei sięgającej aż wieczność, jeżeli nie spotykamy tego, który zmartwychwstając otworzył ludzkości nową erę, nowe dzieje, nowy czas. Duch Święty wstępujący natychmiast na tych 12, którzy są chrzczeni, rodzi znaki. Efes był miastem, w którym było dużo magii, kultu pogańskiego, cała mieszanina. I Efes staje się równocześnie miejscem, gdzie Paweł zaczyna głoszenie Ewangelii w synagodze, jak zawsze. Odważnie dyskutował, ale spotkał tam przeciwników. Jezus nas posłał, mówiąc: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkich uczniów. Dzisiaj Ojciec Święty powtarza: każdy ochrzczony chrześcijanin jest misjonarzem. Każdy, który jest Chrystusa, jest misjonarzem. Każda rodzina jest miejscem misji, powtarzał już święty Jan Paweł II. To jest czas, w którym nam, współczesnym, trzeba się wybudzić. Stawiać to pytanie w naszych wspólnotach, w naszych parafiach. Można by zastanowić się, gdyby Paweł apostoł przyszedł do naszych parafii, do naszych miejsc, nie zapytałby nas dzisiaj: znacie na pewno Ducha Świętego? Na pewno jesteście mu ulegli?
Na pewno jesteście tymi, którzy idą i czynią znaki nie własną mocą, tylko tego Ducha. Jezus nie przestał być z nami. Jedno z najważniejszych zdań Ewangelii: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Usłyszeliśmy te słowa jeszcze raz w uroczystość Wniebowstąpienia. Święty Paweł Apostoł głosił mieszkańcom różnych prowincji, różnych spojrzeń, różnego poziomu życia, różnego odniesienia do Boga, głosił Ewangelię. Widać wyraźnie to zarówno w liście do Kolosan, ale widać to też w Apokalipsie, w liście do siedmiu kościołów. Widać, jak Ewangelia się rozszerzała, jaki Kościół był dynamiczny. Rozpocząłem słowami, które zapisały mi się bardzo w mojej pamięci. Bo rozpocząłem słowami, które zanim powstały diecezje na wielkim powojennym terytorium, 1/7 Polski, apostolski, to był czas rozpoczęcia, pozbierani byliśmy ze wszystkich stron. I pierwszy ten etap, kiedy dojrzewaliśmy do powstania diecezji w 1972 roku, był etapem administracji apostolskiej tymczasowej w Gorzowie. I tam młody wtedy biskup Luta, który był też wtedy jeszcze biskupem wszystkich tych ziem, wypowiedział te słowa: jest tylu ludzi, którzy nie biorą do ręki książki Ewangelii. Jest tylu ludzi, którzy nie czytają Ewangelii, którzy nie przyjdą do Kościoła. Pozwólcie Jezusowi wypisać Ewangelię na waszych twarzach, na waszych rękach, w waszych sercach. Wtedy ci, co nie znają Ewangelii, przeczytają ją. Doświadczałem tego w różnych miejscach, ale przytoczę świadectwo z takiego świata, w którym wydawałoby się, że Ewangelia nie przedrze się. Myślę o placu Woodstocku. Kilkaset tysięcy młodych ludzi i nas kilkuset na przystanku Jezus. I spotkania, których było bez liku. Ludzi, którzy nie przyjeżdżali tam po Jezusa. Ale jeden z takich chłopców, obwieszony kolczykami na wszystkie możliwe strony, okazało się potem skrzywdzony, chciał, żeby go wszyscy widzieli, bo go nikt nie chciał w życiu widzieć. Przyszedł z młodą, 18-letnią dziewczyną do mnie i powiedział: niech mi ksiądz pomoże. Ona się uśmiechnęła, zostawiając go. A ja zapytałem go: jak ty się dałeś przyprowadzić tej młodej dziewczynie? On powiedział: zepsuła mi Woodstock. Uśmiechnięta, szczęśliwa, nie używała alkoholu, narkotyków. I nie wytrzymałem. Zapytałem ją: skąd ty to masz? Spojrzała na mnie, cytuję jego słowa, jak dziecko po pierwszej komunii. Prostymi oczami i powiedziała: jak to skąd? Od Jezusa. Od Jezusa to mam. I powiedział mi: wróciła mi pierwsza komunia. Zatęskniłem i dlatego tu jestem. Ewangelia wypisana w sercu młodej dziewczyny. Mogę tych świadectw przytaczać ze Skrzatusza, ze spotkania młodzieży, z naszych czuwań młodzieżowych i dorosłych, z wypowiedzi starszych i młodszych. Spotkałem człowieka, zdziwił mnie.
Niedawny kolejne świadectwo po bierzmowaniu, które wysłał mi młody chłopiec, który napisał, że kiedy usłyszał świadectwo w czasie bierzmowania, którym się dzieliłem, w czasie bierzmowania powiedział: Duchu Święty, moje drętwe, martwe serce spróbuj ożywić. I każde następne zdanie to radość pomocy młodym ludziom, którzy wpadli w depresję, znaleźli się w szpitalach. I tak ładnie napisał: rezygnowałem z wielu moich rzeczy. Zrezygnowałem z siłowni, bo serce jest ważniejsze niż mięśnie. A dzisiaj się cieszę. Cieszę się, że mam nowych przyjaciół. I kończy tak. Jezus ma rację. Dzielenie się sobą jest ważniejsze od kręcenia się wokół siebie. Tak, Jezus ma rację i czyni nas szczęśliwymi. Myślę, siostry i bracia, że to nasze spotkanie dzisiaj w 50-letniej diecezji, która za chwilę dokładnie będzie miała 50 lat. Diecezji, która rozpoczęła swoją historię powojennym klimatem. Księży, którzy owijali swoje ciało gazetami, żeby można było na motorze w listopadzie i zimą dojechać do najdalszych miejscowości, bo ich było tak mało. Potem płacili za to zdrowiem i życiem. A potem początek naszej diecezji. Pierwszy biskup, kardynał nominat, biskup Ignacy Jerz, który całą kurię i wszystko zaczynał w malutkim pokoiku. Tak się zaczynała historia i jego posługiwanie biskupie. Trzeba było przecierać szlaki. Trzeba było tworzyć ten świat. Trzeba było szukać kapłanów, bo ciągle brakowało. Trzeba było iść do ludzi, gdzie nie było kościołów, i na nowo ich wybudzać. Historia pisana kapłanami, katechetami, siostrami zakonnymi. Historia pisana słupskim klasztorem, którym siostry zaczęły się modlić bardzo wcześnie, kiedy my tutaj zaledwie wrastaliśmy, zaledwie zaczynaliśmy żyć. Czy historia Karmelu w Bornem Sulinowie, kiedy armia radziecka opuściła ten teren i w tym symbolicznym mieście jest kolejne miejsce modlitwy. Historia rodzin, które brały swoje dzieci za ręce i prowadziły do Jezusa. W pandemii byłem w katedrze na modlitwie. Przyszła mama, kilkuletni chłopiec i tata. I szli, odprawiając drogę krzyżową. Mama czytała teksty, rozważania. Klękali stację po stacji. Zakończyli przed Najświętszym Sakramentem. A tata przytulił synka. Jak chcemy wiedzieć, jak się głosi Ewangelię, to się głosi właśnie tak. To głosi się przytuleniem miłości, bo Jezus nie mówi tylko, żebyśmy o Nim mówili. Jezus od nas wierzących chce, żebyśmy, począwszy od dzieci, młodzieży, innych naszych dorosłych, do Jezusa przyprowadzali. Ojciec Święty Benedykt kiedyś na jakimś jubileuszu kapłańskim powiedział: niesiecie Jezusa do ludzi, ale też niesiecie ludzi do Jezusa. Kochani siostry i bracia tu obecni, kochani przy Radiu Maryja, telewizji Trwam, to jest taki czas, kiedy wielu trzeba by do Jezusa zanieść. A wielu trzeba by zanieść Jezusa w naszych sercach, bo oni już do Jezusa
nie przychodzą. Są tak odlegli, że ktoś im musi go zanieść. Najlepiej jako świadek, bo tak postanowił Pan. Najlepiej jako świadek miłości. Wrócę jeszcze raz do pozornie banalnej sceny z Woodstocku. Chłopiec, który chciał coś kupić, wyrwał mu pieniądze ktoś przebiegający, ale wpadł na policjanta w cywilu, zatrzymał go, a ten drugi podszedł, któremu pieniądze wyrwał i powiedział policjantowi: niech Pan Bóg puści, myśmy się wygłupiali. I kiedy policjant odszedł, ten młody chłopiec powiedział: coś ci się stało, odbiło ci? Przecież ja ci ukradłem. A ten mu postawił takie pytanie: znasz Jezusa? Powiedział: nie, nie znam. To nie zrozumiesz. Następnego dnia przyszedł do mnie i powiedział: ja bym chciał też być takim człowiekiem jak tamten. Może mi ksiądz biskup pomoże. U początków Kościoła jest dar wspólnoty. U początków Kościoła jest wspólnota. Siostry i bracia, my nie mamy Jezusa tylko dla siebie. Ojciec Święty Benedykt tak pięknie nam powiedział: Kościół wyraża się w my. I przywołał Ojcze Nasz. Ja w tym roku na czuwaniu, kiedy mieliśmy odmawiać Ojcze Nasz, mówiłem młodzieży: będziemy mówili modlitwę, w której nie ma ani razu ja. Tylko jest my. Daj nam chleba. Odpuść nam winy. Naucz nas przebaczać. My, nas, wspólnota Jezusa. Kochani, uwielbiamy Go dzisiaj. Zachwycamy się miłością niewyobrażalną. Za chwilę będziemy łamać chleb. On się nam daje. Za chwilę będziemy go przyjmować. Godnie lub mniej. Tak zaryzykował Bóg swoją miłością. Nie wolno nam się przyzwyczaić do tej miłości. Ona musi zdumiewać. I zakończę jeszcze jednym obrazem młodego chłopca. Spowiadał się po długich latach. Przychodził do mnie 3 razy w czasie spowiedzi i powtarzał: proszę księdza, tak mi Jezus przebaczył bez niczego, bez karania, tyle lat mojego podłego życia. On mi to przebaczył. Mówiłem: tak, tak. I jeszcze raz tak. I kiedy szedł do komunii, szedł jak te małe dzieci teraz chodzą, ze złożonymi rękami i ciekły mu łzy. Nie wolno nam się przyzwyczaić w zły sposób, bez zachwytu, do miłości Jezusa. Nie wolno nam się przyzwyczaić przez obrzędy odprawiania. To wszystko jest cudem boskiej miłości. Dzisiaj na ołtarzu stanie się cud. Mocą Ducha Świętego jest znowu Jezus, który będzie naszym pokarmem, który będzie przenikał nasze ciała, będzie spożywany przez nas. Aż taka miłość? Może dzisiaj się zdziwmy i zachwyćmy miłością Pana.